centrum edukacyjnym, Centrum Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Teraz było wiadomo, że trwały od kilku lat i się przeciągały bez niczego efektu. To wynikało z tego, że stworzenie takich sal wymagałoby albo odprawiać żadne najmu pomieszczeń, co ze statutem IPN jest bardzo niemożliwe, albo też wykupu tej przestrzeni, co kosztowałoby ponad 3 miliony złotych, co również dla budżetu IPN jest trudne do zniesienia. I zarówno ze strony IPN-u, i ze strony tego prywatnego właściciela prośby, jakoś prośbę mediacji, rozmowy, które prowadzą w dzielnicy, zależy na tym, żeby taka pamięć była zachowana przez szwedzkie osiągnąło ostatnie na mieszkańcom. Także też włączyliśmy się dzisiaj do badania sytuacji, jak ona wygląda. Po rozmowach w Instytucie Pamięci Narodowej okazało się, że zakup jest niemożliwy w tym roku. Jeszcze nie mamy ani tego w budżecie, ani też w związku ze zmianą statutu IPN nie podejmie się do dużego zobowiązania finansowego. Więc następnie z naszej strony wyszła inicjatywa taka, że skoro zabiegaliśmy od lat, no to lat mówię się właśnie po tym, żeby naprawdę powstało Muzeum Liczby Krętych, a decyzja kierunkowa jest taka, żeby powstało przy Rakowiecki, to zasadem jest, aby naprawdę po prostu stworzyć filię tego muzeum, która była wyprowadzona przez ministra Sprawiedliwości, żeby w jednym rynku, w jednym organie skupić zarówno muzeum, jak i jego oddział. Z tym kierunkiem zgadza się Instytut Pamięci Narodowej, zgadzamy się my, więc jak się umówiliśmy, taki kierunek procedowania przyjęliśmy, żeby rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości były miały umocowanie ze strony władzy, ze strony rady, to mamy też podjąć uchwałę. Uchwała ze strony rady plus pismo, wsparcie strony IPN-u będą tutaj pokazanie wspólnego frontu i stąd jest taki projekt. Więc namawiam Państwa, żebyśmy go poparli i wystąpili do Ministerstwa Sprawiedliwości, aby ta filia powstała. Ona może powstać dużo szybciej niż samo muzeum, które prawdopodobnie będzie zwarte do tego za 4 lata, bo na 2020 rok Krakowiec będzie zwarta. Filia byłaby już udostępniona mieszkańcom szybciej. Dziękuję bardzo. W tym punkcie głos zabrać chciała pani Anna Starszyńska, reprezentująca Stowarzyszenie Kolekcjonerów Czasu. Proszę bardzo. Proszę tutaj, proszę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Starszyńska z Stowarzyszenia Kolekcjonerów Czasu. Chciałabym Państwu przeczytać list, jaki dzisiaj otrzymałam od dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Szanowni Państwo, w imieniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce chciałbym wyrazić poparcie dla inicjatywy Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu o ochronie kamienicy przy ulicy Strzeleckiej 8 w Warszawie, jak również idei utworzenia w tym miejscu placówki muzealnej lub Izby Pamięci. Uważam, że inicjatywę tą należy szerzyć i rozwijać. Praktycznie w każdym regionie Polski istnieje wiele miejsc, które mogą opowiedzieć historię zmarłych o niepodległość ojczyzny. Prowadzone przez żołnierzy, na których II wojna światowa nie skończyła się w 1945 roku. Tak zwane wyzwolenie niesione przez Armię Czerwoną przyniosło naszemu krajowi nowe zniewolenie pod nową, tym razem komunistyczną ideologią. Zainicjowana przez tak zwaną władzę ludową, wola represji przeprowadzona była rękami funkcjonariuszy UB oraz NKWD. W nierównej walce zginęły tysiące dzielnych synów narodu polskiego, którzy nie pogodzili się z nową sytuacją, ofiarując swoje życie w walce o wolność. Miejsca złożonej przez nich ofiary, związane z przetrzymywaniem, śledztwem oraz wykonywaniem wyroków na członkach podziemia antykomunistycznego, powinny zostać objęte ochroną państwa, by mogły służyć żywą lekcją historii za przyszłych pokoleń. W Ostrołęce niestety nie zachował się muzeum UB, które mieścił się w kamienicy Ostaszewskiej. W jego miejscu w latach 70. XX wieku ustawiono wieżowiec. W dobrym stanie przetrwał natomiast budynek byłego aresztu śledczego, miejsce więzienia i kazie żołnierzy podziemia niepodległościowego. Obecnie w jego murach powstają Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Uważam, że troska o miejsce pamięci takie jak przy ulicy Strzeleckiej 8 w Warszawie czy budynku Muzeum Ostrołęce jest obowiązkiem moralnym nie tylko polityków czy historyków, ale także całego społeczeństwa polskiego, które powinno dbać o to, żeby przekazać przyszłym pokoleniom wiedzę o wydarzeniach sprzed wielu lat. Gdyby ktoś z Państwa miał wątpliwości co do zasadności procedowania dalszych czynności w Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Strzeleckiej 8, jest z nami również pan Leszek Szydrowski, publicysta stary historyk, który z chęcią na pewno zabierze głos w tej sprawie, bo również tą ideologię popiera. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Następny do głosu zgłosił się pan radny Jan Sztandera. Proszę bardzo.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, do każdej uchwały mamy uzasadnienie, również mamy uzasadnienie do tej uchwały. Ja chciałem się tylko dowiedzieć, kto jest autorem tej uchwały, tego uzasadnienia. Fizycznie kto napisał uzasadnienie do uchwały. Ponieważ chcę zarzucić tej osobie plagiat. Czyli no plagiat. Czy ten zarzut ma być jakiś sądowy, czy taki publiczny? Nie, ma być zarzut plagiatu. Że posługujemy się korespondencji urzędowej, bo to jest po przyjęciu uchwały, a może cytat? Wie pan, jeżeli byłby cytat, to jest coś tak jak cudzysł. Przypis. Nie, zaczerpnięto. Przytoczono. Nie? Ale o co chodzi? Ale cudzysłowo nie. Ale po... Także, ale dobrze było. Gdyby to dotyczyło jednej linijki, nie czekaj. Zatem cała środkowa część uzasadnienia. Od słów. Budynek przy ulicy Strzeleckiej 8. Według starego adresu ulica Środkowa 13. Do właśnie końca tekstu, gdzie kończy się, po czym został przekazany resortowemu kwaterunkowi i zasiedlony przez funkcjonariuszy UB i ich rodziny, jest żywcem wyjęta z materiałów naukowych. Tak. I nie jest to nigdzie zaznaczone w treści. Ale to jest... Nigdzie to nie zaznaczone w treści. To jest plagiat. Nie, to jest, no z IPN-u z księgi, tak? Ja tylko pan chcę powiedzieć, że nie można się posługiwać żadnymi informacjami z można, książek, można, z internetu. Można, ale na tym poziomie uważam, że warto było tylko zaznaczyć. Wziąć cudzysłów, jak podaje IPN. Wtedy mamy jakby autora tego. A mamy bardzo wiele różnych tekstów dotyczących kamienicy Strzeleckiej 8. Między innymi bardzo piękny tekst, Katownia przy Strzeleckiej 8 będzie niedostępna. Sygnowany przez naszego wiceprzewodniczącego Jacka Wachowicza, radnego dzielnicy. Zamieszczony Warszawa i okolica. Naprawdę bardzo ładny tekst, który nadałby się jako uzasadnienie tej uchwały. Lepiej niż ten, powiedziałbym, quasi urzędowy tekst jako uzasadnienie uchwały zarządu dzielnicy. Ja nie wiem, czy w tak poważnej rzeczy warto posługiwać się czymś, co nazywam wprost plagiatem. Czy takie uzasadnienie do uchwały ważnej rzeczy? Ja dzisiaj nie chcę rozpoczynać debaty na temat ważności czy umiejscowienia Muzeum na Strzeleckiej. Jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości będzie miało pieniądze, to ono tam będzie. Jeżeli nie będzie miało pieniędzy, to ono tam nie będzie. I jakby sprawa już jest poza nami, bo jeżeli to wkroczyło na ten pułap debaty Ministerstwo IPN, to już jest jakby, powiedziałbym, w wyższych rejestrach niż my. Natomiast, wiecie, jestem historykiem, jakby budzi to we mnie pewien dyskomfort, że ja ten tekst przeczytałem, wydał mi się znajomy po prostu, więc bardzo szybko znalazłem oryginał tekstu, który mam również przy sobie. Ja nie wiem, czy warto posługiwać się plagiatem jako uzasadnieniem do tak ważnej uchwały. To już wolałbym, żeby jak pan Jacek Wachowicz wyraził zgodę, żeby ten tekst, który on jest autorem, Katownia przy Strzeleckiej 8 będzie dostępna, żeby był uzasadnieniem do tej uchwały. Pasuje na czasie napisany piękną polszczyzną. Gratuluję panu Jacku. I tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny Minie, ja sprawę nie jestem prawnikiem, ale chyba się nie mylę, jeżeli stwierdzę, że żeby tego typu pretensje jakby stosować, to trzeba być pełnomocnikiem kogoś, kto by wnosił takie, czy pan z pełnomocnikiem kogoś, kto opracował, po imieniu, czy pan występuje, czy pan po prostu tak ad hoc ogłosił, że pan znalazł, podobny jest, jak reprezentuje, tak? To... języka polskiego, proszę pana, oraz pewnych zasad, no to... które obowiązują historyków. Jak się cytuje cudze dzieło, cudzą twórczość, to się zaznacza, bo inaczej to jest kradzież. Ja nazwałem to ładnie plagiat. Nie się cytuje cudzą, jakby, chyba że autor uzasadnienia jest również autorem wpisu na stronach IPN-u, to proszę bardzo, szapoba. Wtedy to jakby... Precyzyjnie, bo tak jak pan reprezentował interesy kogoś, kto by miał uzasadnione pretensje do cytowanego tekstu. Proszę bardzo, pan burmistrz Szabowski. Panie radny, szanowni, również dobrze wiedzą,
nauczycieli mam pomocniczych historii, co ja wiedziałem historycznie. Nie mieliśmy pytania. Albo pytania mieliśmy, tak. Powiem w ten sposób. Propozycję mam rozwiązania tego następująco, że po prostu zrobimy odnośnik, że tak jak podaje Instytut Pamięci Narodowej, to nie jest problem, zróbmy taki odnośnik i pójdźmy dalej. Jeszcze mam jedną uwagę, żeby w pierwszym zdaniu o upamiętnieniu dzielnicy żołnierzy wyklętych, a nie pamięci o żołnierzach, żeby też czystość języka była większa i żebyśmy nie powtarzali słów o podobnym znaczeniu. A po prostu w tym trzecim akapicie dodajmy, podaje Instytut Pamięci Narodowej i pójdziemy dalej do przodu, myślę, że będzie nie kontrowersyjnie, a żaden z badaczy z IPN-u się na pewno. To jest teraz żądanie, panie burmistrzu, godne absolwenta Wydziału Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Pan złożył następny pan Piotr Jędruszyński. Proszę bardzo. Pani Ani, że wspiera
inicjatywę radnych i rady. Mam nadzieję, że to będzie inicjatywa całej rady, że wszyscy Państwo zagłosujecie za tym. Dziękuję też panu Ireneuszowi za ciepłe słowa. Dziękuję w ogóle za przybycie tylu zainteresowanych tym tematem. Jak Państwo wiecie, od wielu lat walczymy tutaj, żeby na Pradze było Muzeum Żołnierzy Wyklętych i ostatnie miesiące pokazały, że będzie niestety po tamtej stronie Wisły, ale Praga zasługuje, żeby na Pradze była co najmniej filia Muzeum Żołnierzy Wyklętych. I o to Państwa proszę, żebyśmy przeszli do głosowania. Dziękuję bardzo. Ja może jeszcze dopuszczę, bo skoro już tutaj padło nazwisko pana Leszka Żółkowskiego, czy pan Leszek chciałby w tej sprawie zabrać głos, tylko będzie dlatego, że pan jest specjalistą, publicystą w tej dziedzinie, w związku z tym jest pan, proszę bardzo. Bardzo chętnie, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na całym świecie, czy się jeździ gdzieś przez Belgię, Holandię, Anglię, są miejsca pamięci. Nie takie jak to, o którym mówimy, bo tam nie było tak dramatycznych tych wydarzeń. A tam się przeszłość dba. Dom, w którym urodził się jakiś lokalny bohater, który był na wojnie, zginął, jest otoczony opieką. Miejsca, gdzie były miejsca kaźni niemieckich, ściany domów w Belgii, w Holandii, są oznaczone, zabezpieczone, upamiętnione. Nie ma na ten temat żadnych dyskusji. To jest dla tych ludzi zupełnie naturalne. To, co się stało w Polsce po 1944 roku, nazywane przez tyle lat wyłącznie wyzwoleniem, jest zasadne, bo to było wyzwolenie, ale bardzo specyficzne, dlatego że tego samego dnia, kiedy weszli wyzwoliciele, rozpoczęły się potworne represje i nowe zniewolenie. Na Pradze zaczęło się to we wrześniu 1944 roku w Warszawie, później w innych miejscach w stolicy. Ale wcześniej, od stycznia 1944 roku, to miało miejsce w całym kraju. Skala ofiar, jakie Polska poniosła w tamtym okresie, jest przerażająca, bo my jej nie znamy. To jest 100, może 100 kilkadziesiąt tysięcy.